ja pierdzielę, czy to jest jakiś totalny odlot. Jeszcze jeden trening, także postaram się to wszystko nadrobić. Marcin Pieszkalski, czas okrążenia. Drugi byłem, potem spadłem na trzecie. Ale słuchajcie, zapytam się Grzesia, jak to jest. Przepraszam pana, jak było? Dobrze. Jak było? Jak się patrzył podczas tego wyścigu? To było lepsze. Tato opowiedz mi, jak to jest, że cię trzy razy zdobyłem. I teraz trzeci raz. Cholera. Ciężko, co? Nie, no ja po prostu muszę wyczuć. No. Co to chodzi? A już nie tak ten. Zakręty już pięknie wychodzą, że. Ale zarąbiście. Ja pierdolę. Seks to jest nic pana do tego. Panowie, bo ja teraz jadę o wszystko, to jest wyścig i to już nie jest jadę na czas, tylko startujemy auta. Wszyscy z jednej linii. I jak to wszyscy z jednej linii? Jak to? Dobra, słuchajcie, nie ma przelewek. Czasy czasami, ale teraz już mamy normalny wyścig. Gratulacje ogólnie. Za siódme miejsce. Do pewnego momentu byłeś trzeci, ale później tradycyjnie raz się przegrywa, raz się przegrywa. Ja po prostu według tradycji nie poszło mi dobrze po prostu. Biłem się z Magdą o pierwsze miejsce. Wypchnęła mnie dwa razy i niestety skończyło się dla mnie jak zwykle, czyli porażką. Jak nie brak, to gokarty, ale jeszcze tu wrócę i jeszcze nas pokona. Zobaczycie. To jest zabawa się liczy, a nie. To zabawa was zajebiście. Zajebiście, polecam naprawdę. Zbierajcie ekipę i bawcie się z ludźmi, bo to wtedy jest fajna rywalizacja, naprawdę. Pozdrawiam się, hej, trzymajcie się. Moje ciało 50-letnie niestety nie dogania mnie.